Znowu jest czarna teczka znana z 90 roku Stymińskiego. Dwa, tam są oskarżenia. 8 ostatnich lat Polki i Polacy Prawo i Sprawiedliwość miało do pokazania, mało tego, do osądzenia, do skazania swoich przeciwników. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek afera została doprowadzona, czy pogłoski o aferze zostały doprowadzone do końca. Prezydent niestety nigdy nawet nie próbował być ponad czy poza tym obozem władzy i też musi sobie zdawać sprawę, ale myślę, że rządzący zdają sobie z tego sprawę. To było widać przy tym pierwszym podejściu do organizacji wyborów za granicą, że Polonia również się zmienia i Polonia w Nowym Jorku jest inną Polonią niż chociażby w Chicago. A układanki koalicyjne no trochę potrwają i wbrew pozorom dłużej potrwałoby układanie tego ze strony PiS-u, bo on nie osiągnie takiego wyniku jak ostatnio i będzie musiało tutaj szukać. Łatwiej będzie mimo wszystko porozumieć się w opozycji. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Morawiecki postawił wczoraj tezę, że jeżeli Donald Tusk dojdzie do władzy, to trzeba zastanowić się, czy Polska w ogóle jeszcze będzie istniała. Mocne słowa. Nie w wykonaniu premiera Morawieckiego, dlatego że słowa jego dawno się już zdezawuowały. Czy nie mają znaczenia? Nie mają znaczenia. Ktoś, kto traktuje tak swojego przeciwnika, dzisiaj przeciwnika politycznego, byłego premiera, byłego pracodawcę, jeżeli w ten sposób się wypowiada, używając Herr Tusk i właściwie go od zabiera mu części jakąkolwiek od czci i wiary go odsądza, nie jest poważnym politykiem. Premier, który rządzi dużym krajem, który jest ciągle rządzącym premierem, jeżeli nie mówi niczego do przodu, jeżeli nie mówi o co się tak naprawdę bije, tylko straszy, pokazuje jednak strach, a nie rozwój czy nadzieję. To było przygnębiający był ten spotek, muszę przyznać. To a propos tych reakcji jeszcze, to ja już Krzysztofa Kwiatkowskiego o to pytałam, ale rzeczywiście ich była cała masa i wszystkie no, wbijające w krzesło niekiedy, bo jeżeli minister sprawiedliwości i prokurator generalny wprost pisze Tusk kaput, jeżeli rzecznik partii, bardzo młody człowiek, który był kiedyś pogodynkiem, absolutnie żadna praca nie hańbi, nie mówię tego w złośliwości, tylko nie jest politykiem z krwi i kości od lat, w tym kontekście mówię. I zarzuca byłemu premierowi, że drinkuje wieczorem i mu się ludzie mnożą w oczach. To był komentarz do tego filmu, który pokazywał masę osób na marszu wczorajszym. Jeżeli szef sztabu wyborczego mówi o patocelebrytach, którzy nie wygrają platformie tych wyborów, czyli rozumiemy, że tych wszystkich ludziach, między innymi o Andrzeju Sewerynie, który wczoraj stał na scenie za Donaldem Tuskiem czy Jerzym Owsiakiem. Jeżeli mamy no, komentarze pani Witek, że rodzice, którzy zabrali swoje dzieci wczoraj na marsz, powinni się wstydzić, to o czym to wszystko świadczy pani zdaniem z politologicznego punktu widzenia? O strachu. Kiedy pomniejszasz przeciwnika? Kiedy się go boisz? Kiedy próbujesz go zlekceważyć, jeżeli nie masz kontrargumentów? Wszystko to, co pani teraz przytoczyła, chyba najlepiej oddaje pasek TVP, gdzie było napisane, niestety to nie jest fake, ja to sama widziałam na ich stacji, gdzie było napisane, że klęska Tuska, bo zgromadził 1/10 zapowiadanych osób, tak? Dobrze wiemy z innych przekazów, że to jest nieprawda. I teraz nie wiem, czy pani ma takie poczucie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mi się strasznie robi przykro z powodu widzów. I z powodu wyborców, tak, bo ja mam wrażenie, że oni ich traktują po prostu jak idiotów. Tak, ale... Znaczy, nie wolno takich rzeczy robić po prostu w kontekście też szacunku do swojego widza, do swojego wyborcy. Nie wolno takich rzeczy robić z wielu powodów, chociażby z takiego powodu, że wszyscy żyjemy w jednej Polsce i również jesteśmy suwerenem. Również będziemy żyli w tej samej Polsce 16 października. Również wszyscy wczoraj
pod tę samą flagą biało-czerwoną na rondzie Radosława i wieloma flagami w marszu był odśpiewany hymn. Więc oczywiście, że nie wolno takich rzeczy robić, ale wiemy, na czym polega propaganda i do czego jest wykorzystywana propaganda. I teraz tak, jeżeli żałuje pani widzów, badania też pokazują, że ci widzowie po pierwsze wiedzą, że jest to część z nich wie, że jest to nieprawda i ale część chce w nią wierzyć, szuka gdzie indziej informacji. Ale część nie ma też dostępu w ogóle. A część chce w to wierzyć. I w związku z tym mam takie nieodparte wrażenie, ale to jest wrażenie, a nie wiedza politologiczna, o którą pani mnie pytała. Niemniej pozwolę sobie się podzielić. Jest granica, której się nie powinno przekraczać. I jeżeli się ją przekroczy, to również ten wyborca powie, coś jest nie tak. Już przekroczono pani zdaniem tę granicę? Moim zdaniem niestety tak. Moim zdaniem PiS idzie za bardzo. Ten ich negatywny, całkowicie negatywny przekaz. Każda kampania ma swoje fazy. Przy głębokiej polaryzacji kampania ma najpierw taką fazę pokazania wroga, a potem w jaki sposób zostaniemy przed tym wrogiem obronieni albo w jaki sposób coś planujemy. PiS wygrywało wybory w 2015 i w 2019 roku, zwłaszcza w 2015, na wizji Polski. Co się stało z ulem programowym? Co się stało z obietnicami? Co się stało z rozliczeniem, jak świetnie wszystko im wyszło? Jeżeli jest pełna koncentracja na Tusku, no to oczywiście ja nie twierdzę, że na pewno przegrają wybory, ale ten potencjał na zmianę rośnie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przemawiał 44 minuty. W ciągu tych 44 minut 44 razy wymienił nazwisko Tusk albo nazwę Platforma Obywatelska, czyli raz na minutę. No to właśnie świadczy o tym. Nie masz pozytywnego programu żadnego, jest tylko koncentracja na wrogu. I teraz tak, rozumiem, że taka strategia kampanii ma służyć dwóm celom. Utwardzenie własnego elektoratu to jest raz, zniechęcenie elektoratu opozycji do pójścia na wybory to jest dwa. I ci, którzy mają być zniechęceni, czyli są po stronie opozycji, szeroko rozumianej, po pierwsze, są bardzo mocno tacy zdecydowani, zdeterminowani, żeby pójść na wybory. W związku z tym taki przekaz do nich nie będzie trafiał. Natychmiast sprawdzą, co się dzieje, co się mówi, jakie są inne media. Cała rzecz teraz, przez te ostatnie dwa tygodnie, rozbija się o wyborców niezdecydowanych. Jak wiemy, cała taka pula to z naszych raportów Batorego wynika, to są 43%. Ci, którzy nie wiedzą, na kogo jeszcze zagłosują, to jest około 16%. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Więc do tych 16% przekaz ze Spodka absolutnie nie przemawia. No właśnie o to chciałam zapytać, kto wygrał wczoraj? W obrazki? Nie w obrazki, w mobilizację lub też demobilizację, bo tutaj o te dwie rzeczy toczy się gra. PiS przede wszystkim też demobilizuje właśnie niezdecydowanych lub tych, którzy no jeszcze właśnie nie wiedzą, że pójdą, ale nie wiedzą na kogo zagłosować, wiedzą tylko, że nie będzie to PiS. Czy jednak ten bardzo pozytywny, radosny przekaz, który płynął wczoraj z Warszawy? Pani zdaniem, kto tutaj więcej dla siebie zagarnie, mówiąc nieładnie? Opozycja. Absolutnie zdecydowanie opozycja. Dlatego, że przecząc słowom pani Witek, mam przed oczami taki obrazek. Idzie ojciec z małą dziewczynką na ramionach i ona trzyma takie duże, biało-czerwone serce z napisem Kocham Polskę. Czy to jest negatywne, czy pozytywne? Cały marsz opozycji był marszem włączającym, był marszem łączącym. Słowa Tuska również do swoich kolegów w opozycji były łączące, a nie wykluczające. Do trzeciej drogi, tak. Które... Do trzeciej drogi, do lewicy, do tych, których jak nie wiesz, na kogo zagłosować, szukaj, tak? Straci więc... trzecia droga? Może mieć problem z przekroczeniem 8% koalicyjnego progu wyborczego, czy nie, jak pani sądzi? Oni twierdzą, że mają dobrze powyżej 11. 10 punktów procentowych. Mam nadzieję, że próg przekroczą. Uważam, że można wistować niżej i iść jednak na 5 punktów procentowych, a nie na 8. Są absolutnie potrzebni do układanki, to jest prawda, natomiast no, zawsze warto przypominać politykom, żeby własnego chowali do kieszeni. Wybrali taką, a nie inną, podjęli taką decyzję o byciu w Polsce. Liderzy warszawscy byli na marszu i nie słyszałam niczego wykluczającego z osób przemawiających.
pracujących, żeby wykluczali właśnie innych. Wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, więc jest nadzieja, że im się też uda. Dobrze, pani doktor, a kwestia tej deklaracji Donalda Tuska, który stwierdził, że ślubuje zakończyć wojnę polsko-polską dzień po wyborach. Mhm. Czy tego się nie da zrobić? Nie da się tego zrobić dzień po wyborach, natomiast rozumiem, że mogą być tak samo jak nie możemy brać dosłownie słów polityków, załatwimy to mm-hmm. jutro. To jest czas, którym można rozpocząć. To jest też retoryka wiecowa. Oczywiście, po prostu. Że tak. I można to rozpocząć, natomiast ten proces będzie trwał. Ja to czytam w ten sposób, że zostaną wykonane wszelkie możliwe ruchy, żeby próbować zasypać polaryzację, żeby próbować wyjść z tej polaryzacji, żeby właśnie nie dzielić my, oni, tylko my jako my. Zresztą Tusk bardzo się pilnował w swoim wystąpieniu. On nawet nie mówił, wy jesteście, a my tutaj, tak? Tylko on cały czas mówił, my wygramy, my zrobimy, czyli inkluzywnie, a nie ekskluzywnie. To jest bardzo ważne u polityków, żeby właśnie takiego języka pilnowali. Dla waszych i naszych dzieci, tak? Mhm. A ta kwestia związana z konwencją w Katowicach. Wychodzi premier Morawiecki i mówi, mam teczkę na Tuska. Tam są dowody, tam są oskarżenia, tam są materiały. I nieoficjalnie mówi się o tym, że te ostatnie dwa dni PiS wykorzysta do oskarżania o coś, jeszcze nie wiemy o co, Donalda Tuska. Ależ oczywiście, tylko ja bym nie myliła wszystkiego. Po pierwsze, znowu jest straszenie, tak? I znowu jest czarna teczka znana z 90 roku Stymińskiego. Dwa, tam są oskarżenia. 8 ostatnich lat Polki i Polacy Prawo i Sprawiedliwość miało do pokazania, mało tego, do osądzenia, do skazania swoich przeciwników. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek afera została doprowadzona, czy pogłoski o aferze zostały doprowadzone do końca. I jeszcze jedno zdanie. Proszę sobie przypomnieć kampanię z 2005, dziadek z Wehrmachtu, to są ostatnie dwa dni, więc to będzie bardzo brudna kampania do samego końca. I teraz trochę o Jarosławie Kaczyńskim, który wczoraj mówił o tym, że Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, czyli rozumiem, że obraził także wyborców Koalicji Obywatelskiej i w ogóle wyborców opozycji, także uczestników marszu, ale to już zostawmy, bo dlaczego ta retoryka jest taka, a nie inna, to już pani wyjaśniła. Ale Jarosław Kaczyński postawił się wczoraj w roli osoby, która chroni demokracji, praworządności, konstytucję, stoi na jej straży i mówi o tym, że ta praworządność no, już zostanie zniszczona, jeżeli Tusk dojdzie do władzy, ale jednocześnie odnosił się do rządów Tuska, które zakończyły się, przypomnijmy, w roku 2014, niemal 10 lat temu, bo jeszcze później 15, tak. To była Ewa Kopacz, no ale Tusk odszedł w roku 14. I na przykład mówi o stosunkach z sąsiadami, że te stosunki zepsuto celowo, wręcz prowokacyjnie, z Ukrainą, z Litwą. Osłabły także relacje z Grupą Wyszehradzką, czyli z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które miały wzajemnie się wspierać. Mówi to Jarosław Kaczyński, który po pierwsze nigdy nie był entuzjastą polityki zagranicznej, bo wykorzystują ją raczej wyłącznie do celów wewnętrznych, ale też w sytuacji, w której praktycznie rząd PiSu jest skonfliktowany teraz niemal z każdym sąsiadem, łącznie z Kijowem, co wydawało się nie do osiągnięcia. Ale wraca 10 lat wstecz, i oskarża o złe stosunki z sąsiadami rząd Tuska. Ja mam takie wrażenie, słuchając czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, że wszystko to, co im nie wyszło, wszystko to, o co są oskarżani, co im się zarzuca, mówią, to nie my, to oni. Właściwie jakiego tematu by się nie dotknęło, jest ta próba przerzucenia tego. Tylko nawet jeżeli stosunki z Grupą Wyszehradzką czy z niektórymi sąsiadami były słabe, niepoprawne czy nawet zepsute przez rząd Tuska, to było 8 lat na odpracowanie, odrobienie, zmienienie. I to nie nastąpiło. Proszę zwrócić uwagę, cały czas jest sięganie do przeszłości, bo on, a nie ma rozliczenia się ze swoimi 8 laty, tak? Nie ma powiedzenia niczego, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, gdzie zepsuliśmy, gdzie nie dali rady. W ogóle tutaj brakuje takiej narracji. Ale przecież to jest od
dawna już, pani doktor, że PiS się z niczego nie tłumaczy. Znaczy jest taka strategia, ludzie ją przyjęli. Oczywiście, w ogóle. Zgodzili się na nią. Znaczy zgodziliśmy się na to, prawda? Tak. Gdzieś tam jest w nas błąd w pani, czy we mnie, czy w odbiorcach programu. Natomiast gdzieś skala tych afer, nieprawidłowości, tego wszystkiego jest tak duża, że po prostu gdzieś stajemy się też teflonowi na to. Ale myślę, że do czasu, że ten teflon też jest takim pozornym teflonem, bo naprawdę trzeba sobie zdać sprawę, o czym są te wybory i w jakiej rzeczywistości możemy żyć przez kolejne 4 lata. To jest to gotowanie żaby. Nie zauważymy, jak zostaniemy ugotowani. Żaba nie została już ugotowana? Nie, jeszcze nie. Wczorajszy marsz też to pokazał. Nie została żaba ugotowana. Mhm. Dobrze, to teraz słów jeszcze kilka, pani doktor, o tym, jak spółki Skarbu Państwa angażują się również w kampanię wyborczą. Oczywiście chcę zapytać przede wszystkim o Orlen i o to wszystko, co dzieje się wokół cen paliw, jakiejś masowej awarii dystrybutorów. Zapytam panią wprost, oczywiście nie jest pani prawnikiem, natomiast no, biorąc na logikę, patrząc na to, co się dzieje, można to chyba już podciągać pod działanie na szkodę spółki. Ja tego nie wiem. Mhm. Tego nie wiem, więc na ten temat się nie wypowiem. A samo zaangażowanie w kampanię wyborczą pani widzi? W kampanii to jest jedno wyborczą, ale takie i to no, oczywiście no, czytamy wszyscy, skąd jest taka cena. Zresztą, żeby było śmieszniej, to odbiorcy tego paliwa również to doskonale widzą i też to tak czytają, stąd są karnistry na benzynę na stacjach znowu. Ale widzę jeszcze większe zaangażowanie, czy próbę zaangażowania spółek Skarbu Państwa przez różnego rodzaju fundacje własne, które zgłosiły się jako podmioty do kampanii referendalnej. A wiemy, po co jest ogłoszona kampania referendalna i jak te pieniądze wtedy przepływają, jak są wykorzystywane. W ogóle uważam, że to za głęboką patologię, w jaki sposób pieniądze ze spółek Skarbu Państwa służą tylko i wyłącznie władzy. Przy tych wyborach jest to szczególnie widoczne, bo oczywiście nie jest to nowe zjawisko, ale też powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób z taką patologią walczyć. No, ale my jako wyborcy nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ, znaczy mamy podstawowy wpływ, rozliczalność. Rozliczalność polityków z obietnic, rozliczalność polityków z działania, rozliczalność z afer i tak dalej. O tym nie możemy zapominać. Ten długopis w dłoni 15 października to jest z jednej strony pozytywne głosowanie za, a z drugiej strony to jest właśnie rozliczanie tych, których od władzy chcemy odsunąć. Pani doktor, a widziała pani obrazki z Nowego Jorku wczoraj, gdzie prezydent Andrzej Duda brał udział w paradzie Puławskiego właśnie i jego przemówienie no, zostało zagłuszone przez Polonię, która skandowała hasła demokracja, konstytucja, wolna Polska, chce wrócić do wolnej Polski i tak dalej, i tak dalej. Nie mogło też spokojnie zatańczyć poloneza, bo no, pojawiły tam się też inne hasła, których w tej chwili cytować nie będę ze względów oczywistych. Rozumiem, że prezydent jest traktowany jako członek obozu władzy. Znaczy nikt nie ma wątpliwości, że się... To jest członek obozu władzy i prezydent niestety nigdy nawet nie próbował być ponad czy poza tym obozem władzy. I też musi sobie zdawać sprawę, ale myślę, że rządzący zdają sobie z tego sprawę. To było widać przy tym pierwszym podejściu do organizacji wyborów za granicą, że Polonia również się zmienia. I Polonia w Nowym Jorku jest inną Polonią niż chociażby w Chicago. Oczywiście to była jakaś grupa, ale grupa zorganizowana i grupa pokazująca swoje podejście. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że wczoraj też dużo było obrazków z różnych państw świata i różnych miast na świecie, gdzie było symboliczne przyłączanie się do wczorajszego marszu w jakichś takich grupach polonijnych. W związku z tym to naprawdę nie są łatwe wybory. Dlatego też chociażby Jarosław Kaczyński odpuścił Warszawę, bo wie, jakie tutaj spłyną wyniki z zagranicy i pojechał do Kielc. Pani doktora, wyobraża pani sobie sytuację, w której bez względu na wynik wyborczy, no dajmy na to, że Prawo i Sprawiedliwość hipotetycznie przegra 2-3
punktami procentowymi. Wyobraża sobie pani sytuację, w której prezydent Andrzej Duda mimo wszystko to Jarosławowi Kaczyńskiemu powierza misję tworzenia rządu, bo nie jest napisane w konstytucji dokładnie komu ma powierzyć. On sobie może wybrać. No, oczywiście kogoś ze zdolnością koalicyjną, ale może zacząć od PiSu przecież. Czy ja się mylę? No teoretycznie nie powinno to mieć miejsca. Teoretycznie. Tak? Ale teoretycznie nie powinno mieć miejsca wiele rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich latach. No tak, ale jeżeli nastąpi taka sytuacja, to zdolność koalicyjna oczywiście przy hipotetycznej sytuacji, że jest przy hipotetycznym założeniu, że jest zdolność koalicyjna całego obozu opozycyjnego i nawet gdyby prezydent powierzył tworzenie rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nie uzyska większości w Sejmie i wtedy w sposób automatyczny przechodzi to drugi na Sejm. Drugi krok konstytucyjny. Czyli w drugim kroku jest inna możliwość. No chyba, że Konfederacja się skusi i wejdzie z niezłym wynikiem, prawda? Więc to tych możliwości jest bardzo dużo. Dlatego mówię, zakładamy taką prostą hipotezę. Niestety to, co pani powiedziała, nie jest całkiem wykluczone, bo ze 2 tygodnie temu coś takiego zasugerował prezydent. No, dlatego... Ale powiedzmy sobie szczerze, obyśmy taki problem mieli. A jaki pani widzi najbardziej prawdopodobny scenariusz? Najpierw zajmijmy się tymi dwoma niespełna już tygodniami do wyborów. Bo jedną rzecz pani powiedziała, że ta kampania będzie się z każdym dniem tak naprawdę brutalizować, ona będzie brudna do końca. Ale co to znaczy tak naprawdę? Przynajmniej z jednej strony myślę, że będzie jeszcze więcej Platformy i Tuska w wystąpieniach premiera, jeszcze więcej machania czarnymi teczkami, próby obrażania i próby deprecjonowania, czy też próby właśnie zostańcie, na nich nie ma co głosować. I widzę zmianę po tej stronie opozycyjnej, czyli od mobilizacji przechodzą, wczoraj to było naprawdę widoczne, do drugiego kroku, czyli programu, o jaką Polskę walczymy i po co o to walczymy, tak? I jaki ma być ten wizerunek. Więc tak widzę tę kampanię z jednej strony czarną, z drugiej strony mniej czarną, no bo też powiedzmy szczerze, że nie będzie tylko różowo. Natomiast sondaże dzisiaj pokazują ten ciągle potencjał na zmianę, czyli jest szansa na to, że koalicja w liczbach całkowitych, znaczy opozycja w mandatach może mieć więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. A pani uważa, że sondaże są w obecnej sytuacji wiarygodne? Bo pojawia się coraz więcej rozmaitych test mówiących o tym, że ludzie się boją przyznać, na kogo tak naprawdę głosują, że w małych miejscowościach boją się przyznać, że na przykład nie głosują na PiS, albo są też tacy, którzy na przykład mieszkają w dużych miastach i dla świętego spokoju mówią, że głosują na opozycję, a są tak naprawdę wyborcami PiS. Mówiąc krótko, czy te badania rzeczywiście nam pokazują realny obraz sytuacji obecnie? Jeżeli patrzę na sondaże CBOS-u 18 dla... No już nie mówimy o skrajności. Nie, bo to też jest, bo to jest do tego jeszcze za publiczne pieniądze i frekwencja 80 parę %, to mówię, nie wierzę w takie sondaże. W pewne trendy sondażowe wierzę. To jakie są te trendy sondażowe? O, na trendy, nie się skupmy. Trendy sondażowe są takie, że jest prawie, że równowaga. Jest przewaga Prawa i Sprawiedliwości, ale też jest trend wzrostowy dla opozycji jako takiej. Nie wolno oczywiście sumować słupków, ale patrzymy na liczby całkowite. Wszystko waży się we frekwencji. A tak widać, że tutaj naprawdę te kampanie profrekwencyjne, widać takie poruszenie. Szczególnie do kobiet skierowane w tym roku. Szczególnie do kobiet i szczególnie do młodych, dlatego że kobiety stały się grupą najbardziej wycofaną z głosowań. Tak, kobiety, zwłaszcza młode kobiety, bo nie wszystkie. Te najstarsze, które głosują na PiS, są zadowolone i zmobilizowane. Natomiast ta najmłodsza kohorta i do tego jeszcze właśnie grupa kobiet została najbardziej, bym powiedziała, odtrącona, wytrącona z polityki po protestach. Notabene, 1 października to jest dzień, w którym po raz pierwszy kobiety wyszły z parasolkami w 2016 roku. Pamiętajmy, że parasolkami stukając w okno Piłsudskiego kobiety sobie wywalczyły prawa wyborcze, więc to też parasolki, taka analogia bardzo ładna. Tak, parasolki mają znaczenie. No my dzisiaj zamieniamy
zamieniamy parasolki na długopisy i głosujemy. No dobrze, ale pani zdaniem rzeczywiście te kampanie efekt? Czy przyniosą tak. realny efekt? Tak. Tak. Tak, absolutnie tak, dlatego że też trzeba po pierwsze przypomnieć, po drugie przywrócić nadzieję. Ten marsz miał przywrócić nadzieję. Tak, twój głos ma znaczenie, tak, twój głos się liczy, tak, jesteśmy w stanie to zmienić. To a propos trendów, co będzie z Konfederacją pani zdaniem? Bo oni no, wystrzelili parę dobrych tygodni temu w sposób absolutnie zaskakujący. W jednym z sondaży mieli chyba nawet około 15%. W tej chwili to się waha wokół 10%. Będzie spadać? Czy utrzymają się mniej więcej na tym poziomie, pani Pamiętam, zdaniem? Że chyba wtedy nawet rozmawiałyśmy i wszystko pokazywało tak. na taki trend wzrostowy, tak. co też miało swoje uzasadnienie, bo przy głębokiej polaryzacji te partie trzecie mogą tutaj zyskiwać. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica, bardziej Zjednoczona Prawica, pracuje nie tylko na osłabienie samego Tuska, ale również na osłabienie Konfederatów. Nie zależy Zjednoczonej Prawicy na tym, żeby Konfederaci weszli bardzo mocno, dlatego że jeżeli odpływa się od Konfederatów, to jest szansa pozyskania przez Zjednoczoną Prawicę, czyli łatwiej będzie ze słabszymi Konfederatami się dogadać. Bardziej bym dzisiaj upatrywała jednak, i tu muszę wprowadzić korektę, że to nie będzie 15%, tak jak było miesiąc czy dwa temu, tylko raczej bym powiedziała do 10 punktów procentowych. Dobrze. I na koniec, ja wiem, że pani nie ma szklanej kuli, że to jest bardzo trudno przewidywać, ale na dziś, gdyby pani miała obstawiać, w jakim terminie po wyborach poznamy nowy rząd? Długo. Maksymalne wszystkie. No właśnie. Wszyscy życzą nam końca kampanii, bo dużo pracy, ale ja się obawiam, że to właśnie po wyborach się dopiero zacznie. Tak, dlatego że pamiętajmy, że nic do końca nie rozstrzygnie się, na pewno nie 15 października. My musimy zrobić wszystko, co jest w mocy obywateli, nas obywateli do zrobienia. Natomiast inaczej mogą wyglądać słupki sondażowe 15 wieczorem, inaczej rzeczywistość po zliczeniu wszystkich głosów wyborczych, bo tam są zmiany w ordynacji mimo wszystko, a układanki koalicyjne no, trochę potrwają i wbrew pozorom dłużej potrwałoby układanie tego ze strony PiS-u, bo on nie osiągnie takiego wyniku jak ostatnio i będzie musiało tutaj szukać. Łatwiej będzie mimo wszystko porozumieć się w opozycji. Bardzo dziękuję za tę analizę. My pewnie w okolicach wyborów się jeszcze będziemy widzieć. Także już Państwa zapraszam. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Państwa gościem Ekspresu Biedrzycki. I ja już Panią wypuszczam, bo wiem, że Pani musi pędzić. Więc bardzo dziękuję raz jeszcze.